Szybkie wbicie igły i kilkanaście sekund pobierania krwi. Tyle potrzeba, by zbadać, czy mamy odpowiednie stężenie witaminy D3 w organizmie. W okresie zimowym ten poziom witaminy jest bardzo niski. My widzimy już teraz, że bardzo dużo osób cierpi na niedobór. Witamina D jest również bardzo ważna, jeśli chodzi o odporność naszego organizmu, więc ważne, żeby w okresie zimowym ją sobie po prostu sprawdzić. Dziś z badań profilaktycznych mieli okazję skorzystać mieszkańcy gminy Bałtów. Leczę na nadciśnienie, migotanie przedsionków, także to jest konieczne. Określenie stężenia witaminy D3 w organizmie nie jest badaniem tanim i wymagane jest na nie skierowanie od lekarza. Takie badanie powinniśmy wykonywać 2 razy w roku. Podobnie jak określenie profilu lipidowego, co jest ważne przy diagnostyce choćby chorób układu krążenia. Takie badanie też można było wykonać w czasie akcji profilaktycznej w Bałtowie. Czyli pakiet badań cholesterol, trójglicerydy, poziom LDL i HDL-u może nam wskazywać na późniejsze ewentualne problemy, jeśli chodzi o ryzyko udarów, ryzyko zawału serca. Dobry przykład dał wójt Hubert Rządło, który pierwszy oddał krew. Możliwość dzisiaj przebadania jest około 100 osób, a zainteresowanie jest kilkukrotnie większe, jakśmy zamieścili informacje na stronie Urzędu Gminy i dlatego będziemy prosić Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne o przeprowadzenie kolejnych takich badań w następnym czasie. Bałtów jest kolejną gminą w powiecie ostrowieckim, w której Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem swojej jednostki organizuje badania profilaktyczne. Dzięki profilaktyce można uniknąć choroby albo wykryć ją na tyle wcześnie, że nie zdąży poczynić dużych szkód w organizmie. Na pytanie, czy boisz się raka, 92% osób pytanych odpowiada tak. Ale zapominamy o tym, że nasze zdrowie jest w naszych rękach. W związku z tym, co możemy dla siebie zrobić? Po pierwsze, prowadzić zdrowy tryb życia, a po drugie, diagnostyka. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, jak ważna jest diagnostyka we wczesnym wykryciu choroby. Z badania poziomu cholesterolu oraz stężenia witaminy D3 w organizmie za pośrednictwem Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego skorzystali już mieszkańcy gminy Kunów. Było tylu chętnych, że akcja zostanie powtórzona.